Dobrze, po krótkiej przerwie wracamy na antenę. Minął rok od wyborów samorządowych. Co się przez ten rok zmieniło w naszym mieście, w naszym powiecie? Czy widzicie jakieś zmiany pozytywne? Czy macie jakieś własne wnioski? Obserwując naszych samorządowców i to, co się dzieje w naszym mieście, w naszym powiecie. 5 lat, bo po raz pierwszy kadencja samorządowa to jest 5 lat, to jest długi czas, więc ten pierwszy rok po wyborach no wyjątkowo był traktowany jako rok taki rozbiegowy. I powiem tak, to był nudny rok. Nie wydarzyło się nic bardzo pozytywnego, ani nic bardzo negatywnego. Tak to oceniam. Zauważam, że na przykład samorząd powiatowy zrobił jedną dobrą rzecz, bo się skoncentrował na sprawach dróg lokalnych. Idzie to jak idzie, ale ruszyło i chyba widać różnicę, jeśli chodzi o poprzednie kadencje. I wydaje mi się, że to jest strategia słuszna, bo jeśli przyjmiemy sobie, że uratujemy ten powiat, szpital, załatwimy wszystkie problemy służby zdrowia, szkolnictwa, rolnictwa i tak dalej, to nie zrobimy nic. A jeśli damy sobie jeden bardzo konkretny cel, czyli poprawę stanu dróg powiatowych i będziemy konsekwentnie przez 5 lat działać w tym kierunku, to efekt będzie zauważalny dla ludzi. Natomiast jeśli chodzi o miasto, to był taki rok bez jakichś większych wydarzeń, wydaje mi się, nie wiem jak koledzy. Jakimś promyczkiem nadziei i faktem, który grzały media związane z magistratem, no to obietnica, albo inaczej 22 miliony na rewitalizację pałacu i centrum Radzynia. Przypomnijmy, że miasto do końca marca roku przyszłego musi złożyć prawidłowy wniosek i te pieniądze mają wreszcie w Radzyniu się pojawić. Mnie jako obserwatora miejskich poczynań martwi, poruszaliśmy to wielokrotnie w naszych takich rozmowach prywatnych, półprywatnych, martwi brak jakiejś takiej dalekosiężnej wizji tego, gdzie idziemy i dokąd zmierzamy. To znaczy, czy celem, co jest celem obecnej kadencji, czy kadencji obecnego burmistrza? Czy to jest odzyskanie blasku Pałacu Potockich? Czy to jest obiecane Muzeum Kultury Sarmackiej? Bardzo takie, bym powiedział, termin pojemny. Czy co jest celem? Co jest naszym numero uno? Do czego my dążymy? Czy my dążymy do tego, żeby nasze dzieci czy dzieci sąsiadów szły po równych chodnikach do szkoły i bezpiecznie z tej szkoły wracały? Czy to jest jakiś taki komfort życia, który sobie cenią mieszkańcy małych ośrodków? Czy to jest jakby, tu może Arkowi dam głos, czy to jest jakby powiększanie pewnej swobody, pewnej możliwości wyboru? To, że ty decydujesz nie tylko, gdzie pójdziesz ze znajomymi w sobotni wieczór do restauracji, ale decydujesz o większej ilości sprawach. Mnie na przykład cieszy, choć pewnie znów ta frekwencja nie była tak dobra, jak powinna być, cieszy mnie większa ilość złożonych projektów do budżetu obywatelskiego. Choć no, wybory radzyniaków wciąż mnie zadziwiają, zastanawiają, ale ta większa liczba projektów to jest jakiś promyczek ku społeczeństwu obywatelskiemu, do którego dążymy. Także jeśli gdzieś szukamy plusów mijającego roku, no to to jest promyk nadziei. No nie, wiesz co, Kuba, bardzo trudno się z tobą nie zgodzić. Znaczy, tak, ten projekt obywatelski to jest świetna sprawa. Samorząd z nazwy, powinniśmy się sami rządzić swoimi pieniędzmi, mamy jakiś budżet, ja bym chciał, żeby to było, to wyglądało troszeczkę inaczej, czyli żeby te podatki były celowe, zbierane tu konkretnie jakiś podatek na samorząd, czyli powiedzmy, nie wiem, podatki płacone lokalnie, że nie wiem, od nieruchomości, od wielkości nieruchomości, od wartości nieruchomości, po czym wszystkie te pieniążki trafiają właśnie do burmistrza,
i w zależności od tego, jakiego sobie wybraliśmy, mamy albo lepszy chodnik, albo inwestujemy w jakąś wyższą kulturę, tak jak ten nasz pałac. Pytanie, czego chcą obywatele Radzenia? Czy chcą pałacu, który bardziej się przysłuży turystom, bo my będziemy z tego korzystali? Jak często? No nie wiem. No, jak często chodzimy do muzeum? Jeżeli będziemy to muzeum kultury sarmackiej, to podejrzewam, że nie często. No właśnie. Natomiast, no tak, Adam wspomniał, że samorząd dobrze by było, żeby sobie wziął za główny cel, priorytet, budowę dobrych dróg. Super. Miasto niech buduje dobre chodniki. Super. Tylko dokąd nas te drogi zaprowadzą? Czy bezpiecznie do pracy i szkoły? Czy gdzieś jeszcze? Przede wszystkim... Bo, do czego zmierzam? Skoro mamy taki problem z dziurą budżetową w tej chwili, to obawiam się, że możemy za chwilę nie mieć żadnych nowych chodników, ani żadnych nowych dróg. Te inwestycje, które zostały rozpoczęte teraz i jakieś środki celowe zostały na to przeznaczone, czyli wkład własny miasta, powiatu, środki pozyskane z zewnątrz, tak, to się skończy, nie wiem, za rok, najdalej za dwa. Ale obawiam się, że żadnych nowych inwestycji już nie będzie. Dlaczego? Bo po prostu miasta nie będzie na to stać. I w tym momencie to są być może ostatnie inwestycje, jakie widzimy w tej kadencji. Pałac, temat zupełnie odrębny. Oczywiście, perełka architektoniczna, fantastyczny zabytek, który może stać się atrakcją turystyczną na skalę kraju, czy nawet europejską, ale musi do tego dojść jakaś cała infrastruktura. Muszą się pojawić dobre restauracje, muszą się pojawić hotele do tego. No i sam pałac przede wszystkim musi być wyremontowany i spełniać jakąś określoną funkcję. W tej chwili to są takie luźno rzucone propozycje. A tu będzie szkoła, tu będzie archiwum, tam jakieś muzeum kultury sarmackiej. Ale przecież to nie przynosi pieniędzy. To jest gigantyczny obiekt, który miasto co roku kosztuje koszmarne pieniądze. Jeżeli on na siebie nie zacznie zarabiać, to będzie jedną wielką kulą u nogi albo kamieniem u szyi, który nas w końcu zatopi. I teraz bardzo trudne pytanie, ale z czasem będziemy musieli sobie na nie odpowiedzieć. Czy miasto ma faktycznie inwestować i walczyć o ten pałac, żeby stał się on taką odnowioną perełką i czemuś ma służyć, nie do końca wiadomo czemu, bo to się musi jakoś bilansować chociażby. Czy może jednak warto poszukać jakiegoś inwestora, który zrobi z tego obiekt użyteczności publicznej również, ale przede wszystkim zrobi z tego biznes. Czyli do tego pałacu będą przyjeżdżali zaproszeni goście, którzy będą mogli spędzić noc w fantastycznych apartamentach, zjeść w fantastycznej restauracji. Wszystko będzie zrobione w stylu z epoki. Będą mogli przechadzać się po ogrodach, gdzie dzisiaj mamy park średnio utrzymany, czy też zażywać kąpieli w oranżerii, wśród cytrusów. Bo jeżeli nie będzie tego planu wieloletniego, to każda tego typu, no teraz użyję strasznego terminu, ale socjalistyczna idea skończy się fatalnie. Ja powiem tak, Kuba już o tym wspomniał. W tym wszystkim, ja już to mówiłem, dwa lata po rozpoczęciu pierwszej kadencji Jerzego Rębka, że ja jako zwykły mieszkaniec Radzenia nie widzę kierunku, koncepcji i celu, w jakim to wszystko zmierza. Paweł, masz rację, że to nie chodzi o remont pałacu, tylko chodzi o to, żeby pałac przyniósł korzyść Radzyniakom. Nie tylko, wydaje mi się, w prywatnych rękach może tkwić klucz do tego sukcesu, ale też w samorządowych. Natomiast naprawdę my do końca nie wiemy, co tutaj będzie, co powstanie. Oby te 22 czy 23 miliony do Radzenia przyszły, bo wtedy można będzie ten pałac wyremontować. Natomiast o wiele ważniejsze jest to, co będzie dalej. Natomiast ja sam jestem przykładem Radzyniaka, który mieszka przy ulicy, która jest z XIX wieku. Nie ma asfaltu, nie ma chodnika. Kiedy pojawia się zima, to zaczynają się koszmarne problemy z wjechaniem i wyjechaniem bezpiecznie ze swojej posesji, tak żeby nie zepsuć samochodu.
I myślę, że jak zwykle bliższa koszula ciału. Wielu radzyniaków tak myśli. Dla nich ten pałac jest cenny, bo jest wspaniały, piękny i radzyński. Natomiast oni też chcieliby wiedzieć, co tam będzie i jak Radzyń i mieszkańcy Radzynia skorzystają. Odpowiedzi na te pytania nie ma. Miejmy nadzieję, że 2020 rok, który się zbliża wielkimi krokami, jakieś odpowiedzi na te pytania przyniesie. Chcemy pałacu, ale takiego pałacu, który nie zatopi budżetu miasta, który będzie perełką, który będzie atrakcją turystyczną i który będzie zarabiał do tego budżetu. No to takich inwestycji jak pałac, to mamy też jeszcze kilka, choćby wymienię basen, do którego też prawdopodobnie budżet dokłada. I teraz pytanie o bilans między tym, co, nie wiem, wydaje nam się kulturą wyższą albo jakąś tam wyższą, wyższym zaspokojeniem potrzeb obywateli, wyższych potrzeb, tak, czyli sport, turystyka, ścieżka rowerowa, tak, jakieś siłownie na powietrzu i tak dalej, i tak dalej. A tym, co daje nam miejsca pracy i co zaspokaja nasze podstawowe potrzeby, czyli stwarzaniem infrastruktury do biznesu, tak? Czyli to wspomniane przez Kubę na początku strefa ekonomiczna, tworzenie miejsc pracy, stwarzanie warunków dla biznesu, odpowiednia współpraca burmistrza z nowymi firmami, które chcą tutaj zakładać biznes, czy no choćby ten przykład Brauna i tej dróżki tam zagospodarowania jej, czyli jak miasto traktuje firmy, które przynoszą dochód do budżetu i dają miejsca pracy, tak? To jest właśnie dobry przykład tego, że tutaj na tej linii zgrzyta i miasto, które powinno służyć firmom, bo przecież no właśnie firmy dają miejsca pracy, dają dochód, no to zamiast tego sobie tam się gdzieś jakieś gierki polityczne zaczynają rozgrywać, więc to bardzo źle świadczy taki od razu mi się nasuwa piękny przykład, o którym kiedyś przeczytałem, gdzie pan, który chciał założyć biznes w Stanach Zjednoczonych, miał go w Polsce, ale produkował rzeczy, które głównie sprzedawały się w Stanach Zjednoczonych. W tym artykule nawet nie było powiedziane, co to za firma i co konkretnie, ale pan był bardzo zdziwiony, jak łatwo mu poszło otwarcie firmy w Stanach Zjednoczonych. Zatrudnił firmę doradczą, która wskazała mu lokalizację i okazało się, był bardzo zdziwiony, bo zakładał, że budowa fabryki, wiadomo, no to są jednak konkretne inwestycje i wymaga czasu i pieniędzy. Pieniądze miał, ale zakładał, że to potrwa 2-3 lata, potrwało rok, okazało się, że tam wszyscy koło niego biegają, że burmistrz bardzo chętnie się z nim spotkał, że na tym spotkaniu od razu były wszystkie przedstawiciele wszystkich urzędów, które będą opiniowały projekt i tak dalej, że od razu mu doradzano, jak poradzić sobie z amerykańskimi przepisami, że od razu firma, która się zajmowała bezrobotnymi, tak? Urząd Pracy, od razu mu powiedział, w jakim kierunku mamy szkolić pracowników pana przyszłych, żeby pan ich bardzo chętnie zatrudnił. Czyli momentalnie spotkał się z bardzo dużą rzeczywistością. Czy to jest taki przykład, żeby już dalej się nie rozgadywać? Czy tak działa nasz magistrat? To, o czym powiedziałeś, to jest takie wzorowe działanie metodyczne w przypadku pojawiania się kogoś, kto chce zainwestować pieniądze i stworzyć nowe miejsca pracy, a tym samym przynieść dochód dla samorządu. Tutaj takiej kultury obawiam się, że nie ma. To też wynika z tego, że tutaj mamy taki rozdźwięk między mentalnością etatystów, polityków, a biznesmenów. To są dwa różne światy. One gdzieś tam się spotykają zazwyczaj wtedy, kiedy trzeba płacić podatki. Adam chciałby zgłosić weto. Bo troszkę tak rozmawiamy, tak jakbyśmy znaleźli się w roku 2009, a nie 2019. W tej chwili w Radzyniu nie jest problemem praca. Moim zdaniem, jeśli ktoś chce pracować, pracę znajdzie. Minęły czasy, oby netrwałe, że w Urzędzie Pracy były kolejki do byle jakiego zajęcia, do byle jakiego stażu i tak dalej, i tak dalej.
ta stopa bezrobocia, która jest w Polsce, jest naprawdę na granicy logiki, czyli jeśli ktokolwiek chce pracować, pracę znajdzie. Może mówienie o generowaniu jakiejś tam ilości miejsc pracy w przypadku pałacu to nie jest dobry pomysł, ale mówienie o tym, jakie konkretne dochody albo inne korzyści, bo nie wszystko przeliczamy na pieniądze, przyniesie rewitalizacja pałacu, to jest pytanie zasadnicze, bo miejsca pracy są. Miejsca ale myśmy pracy się nie skupili w przypadku pałacu na miejscach pracy, tylko na dochodowości. Ale o tym mówimy. Natomiast mówimy o biednym samorządzie, który inwestuje w ten pałac po coś, ale do końca nie wiemy po co. To jest taki ale miś. Ja się pozwolę z tobą, Adam, nie zgodzić. Każdy ma swojego misia. Bo praca, tak samo jak każde inne dobro, to jest, podlega prawom podaży i popytu. Im więcej jest zapotrzebowania na pracę, tym ceny pracy rosną. Więc jeżeli chcemy zarabiać więcej w Radzyniu, jeżeli chcemy nie być tą przysłowiową ścianą wschodnią, to musi być coraz większa konkurencja o mnie jako pracownika. I wtedy ja jako pracownik będę mógł dyktować warunki, że chcę zarabiać, owszem, ale nie za tam 2000, nie za najmniejszą krajową, tylko chcę zarabiać więcej. I o ile więcej. I wcale nie trzeba im będzie podnosić sztucznie, centralnie pensji minimalnej, tylko to pracodawca, zabiegając o mnie, zaproponuje mi lepsze warunki pracy. Polecamy wszystkim pracodawcom Marka Strojka, naprawdę jest super gościem. Ale jeszcze jedna rzecz. Radzyń się starzeje. Ten proces przyspiesza w sposób niesamowity. Z Radzynia młodzież wyjeżdża po maturze. I zazwyczaj nie wraca. Trudno się dziwić. Inne miasta, większe miasta, duże miasta stwarzają zupełnie inne warunki życia i rozwoju. Zwłaszcza młodym, wykształconym. Natomiast my w Radzyniu za 20 lat zderzymy się z problemem takim, że większość ludzi to będzie w wieku poprodukcyjnym, to będą emeryci. To miasto też musi funkcjonować w tych warunkach. Jak ono będzie funkcjonować, też nikt konkretnie nie próbuje na to pytanie odpowiedzieć. Ja też nie pozjadałem wszystkich rozumów i nie bardzo wiem, jak to będzie, ale obserwuję demografię i wiem, że liczba radzyniaków będzie maleć, ogólna. Liczba radzyniaków w wieku produkcyjnym będzie maleć lawinowo. Liczba emerytów będzie bardzo, bardzo rosnąć. To miasto też musi stworzyć im odpowiednie warunki, bo tak będzie. A jak ma je stworzyć? To jest gdybym ja znał pytanie, odpowiedź na, to jest bardzo na dobre wszystkie pytanie. Pytania, to bym był burmistrzem. Nic straconego. Ale nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Natomiast to jest kwestia, żeby w towarzystwie mądrych ludzi tego typu odpowiedzi szukać. I po to była moja wypowiedź. Nie, ale tutaj, Adam, poruszyłeś w dobrą stronę, jakby myślenie nasze idzie. To znaczy, dlaczego nie? Pamiętam na początku kadencji takie bardzo takie fajne zapowiedzi obecnego burmistrza, że oto co miesiąc będziemy mieć otwarte konferencje prasowe, burze mózgów, spotkania ludzi z różnych środowisk, którzy radzą, którzy proponują. Znaczy, ja się obawiam, że to są coraz większe okopy Świętej Trójcy. To znaczy, że my coraz bardziej, czy miasto, nie wiem, jakie jest postrzeganie przeciętnego radzeniaka, ale ja mam jakby takie spojrzenie jakby zamkniętego, jakby jakiejś enklawy, która coraz bardziej oddala się mimo wszystko od jakichś takich problemów, czy trosk obywateli. Taki regularny, okrągły stół dla radzenia to jest, myślę, ciekawy pomysł, warty rozważenia. Wiadomo, że czas, że okoliczności, ale to nie jest zła droga. Ja się obawiam, że tego problemu nie da się rozwiązać. Czyli problemu, o którym powiedział Adam, nie da się rozwiązać na szczeblu lokalnym.
starzejące społeczeństwo to jest tak wielki problem, generujący coraz większe koszty funkcjonowania nie tylko na szczeblu samorządowym, ale na szczeblu centralnym. No wystarczy popatrzeć choćby nasz ZUS, tak? Coraz więcej ludzi, którzy będą pobierali świadczenia, ludzi, którzy będą coraz dłużej żyli, czy będzie trzeba im coraz dłużej te emerytury wypłacać, a coraz mniej ludzi pracujących, młodych, którzy... Żyją coraz krócej. Tak, którzy będą płacili te składki do naszego budżetu, tak? I to się będzie przekładało zarówno na ZUS, zarówno na szczebel centralny, jak i na szczebel lokalny, tak? Bo przecież taki emeryt nie generuje dochodów za dużych do budżetu miasta. Ale dlaczego emeryt ma płacić drugi raz podatek? To już jest inny temat. No w ogóle kwestia podatku dochodowego to chyba trzeba by było oddzielny odcinek. Ale właśnie, to jest bardzo duży problem i teraz i pytanie 35% teraz, mieszkańców Rodzynia to są emeryci. I teraz pytanie właśnie, czy miasto będzie w stanie sfinansować wszystkie potrzeby, kiedy będą dochody malały. A będą malały, będzie coraz mniej ludzi pracujących. A pamiętajmy, że wszystkie dochody, cały dobrobyt bierze się z pracy. Czyli nie z tego, że państwo podatkuje emeryta, którego samo wypłaciło pensję, czyli to jest przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej. Bo państwo wypłaca naszym emerytom emerytury, tak? A za chwilę, ale hola, jeszcze chwileczkę musimy pobrać od tego podatek. Czyli zabierzemy ci jeszcze te 19%. No tutaj weszliśmy na jakąś całą reformę systemu emerytalnego. Tak, z tego się żaden dochód nie bierze. Dla nikogo, ani dla samorządu, ani dla budżetu centralnego. Bo dochód się bierze z pracy i wszystko teraz, co wypracujemy, czyli wszystko, co byśmy chcieli sobie kupić, tak, zainwestować, czyli wszystkie te ścieżki rowerowe, baseny, pałace, o których wspomnieliśmy, muzea, czy wszystkie nowe udogodnienia, które i nowe koszty, które się zaraz zaczną pojawiać ze względu na starzejące się społeczeństwo, czyli nie wiem, jakieś hospicja, jakieś droższe koszty leczenia, czyli NFZ, to wszystko za chwilę dłużej i coraz większe emerytury wypłacane, to wszystko za chwilę nas no, doprowadzi do bankructwa, uważam. Czyli demografia. No i... Demografia, ale tutaj muszą być zlokalizowane większe ośrodki biznesowe, bo nawet jeżeli z tą demografią jest problem, a jest tutaj biznes na miejscu, jest więcej producentów, jest więcej pracodawców, to oni mogą to trochę równoważyć. I przyciągać pracowników z zewnątrz. Wcale nie... Słuchajcie, panowie, no, na miłość boską. Mówimy o sprawach bardzo różnych, bo starzenie się społeczeństwa jako problem kraju, jasne. Wysokość emerytur, jasne, jest to problem większy. Ja mówiłem o jakby przygotowaniu Radzynia jako miasta dla ludzi, bo w końcu chyba jest miastem dla ludzi, jeśli się nie mylę, do tego, że tu będą mieszkać w większości starzy ludzie, prawda? Czyli bardziej mi chodziło o infrastrukturę. Czy nasz szpital jest na to przygotowany? Czy mamy w projekcie jakieś domy pomocy społecznej, opieki socjalnej i tak dalej, mówiąc bardzo brzydko i popularnie, domy spokojnej starości? I tak dalej, i tak dalej. Ja mówiłem w tym kierunku i czy władze Radzynia myślą o tym, że za 20 lat to miasto stanie przed tym problemem. Natomiast zupełnie innym problemem jest w ogóle starzenie się polskiego społeczeństwa. Natomiast myślę, Paweł, że też takie opowiadanie, że tu stworzymy jakieś niesamowite biznesy. No biznesy powstają tam, gdzie są pracownicy. Jeśli mówimy i się zgadzamy co do tego, że młodzi ludzie, fajnie wykształceni z Radzynia jadą do Warszawy, czy do Wrocławia, czy do Szczecina. Ale no dlatego, że tutaj nie mają biznesy. Tutaj nie tak, mają pracy. Tak, tak, ale myślę, że tu się cud jakiś nie wydarzy w tej dziedzinie. Natomiast władze Radzynia i chyba mamy prawo tego od nich oczekiwać, muszą o tym zacząć myśleć. I też tu nie chodzi, Kuba, moim zdaniem o jakieś comiesięczne konferencje prasowe, bo one się mogą zmienić w szafę prezesa Ochuckiego w klubie sportowym Tęcza. Kwartalne. Dokładnie. Chodzi o to, że w Radzyniu
zamiera niestety dyskusja otwarta, dyskusja ludzi, którzy są na równych prawach i jeden się drugiego nie boi, bo powiem coś, co panu burmistrzowi się nie podoba i to... A moja żona pracuje w miejskiej spółce. Dokładnie, może się źle skończyć dla mojej szwagierki. Niestety w takim mieście żyjemy, dlatego fajnie, że jest Radio Kod. To właśnie miałem powiedzieć, że to jest duży plus tego 19 roku, który się kończy, że powstało medium, nie wiadomo na jak długo, ale takie, że można sobie pogadać w kulturalnych słowach, wyrazić jakieś swoje wątpliwości. My tu wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy swoje miasto kochają, bo taka jest prawda. I to wielki plus, dlatego nie zamykajmy się, ale otwierajmy na dyskusję, ale nie dyskusję dla dyskusji, tylko dyskusję, żeby jakieś problemy rozwiązać. Czyli stwórzmy forum dyskusyjne, na którym wspólnie będziemy rozwiązywać bieżące problemy miasta i powiatu. To radio może być ten forum. Kiedyś zapraszamy decydentów. W odmętach internetu funkcjonowało forum ludzi wolnych, radzenia, czy to musiały być dalekie odmęty, bo ja nie kojarzę takiej inicjatywy. Coś w tym stylu. Ja chciałbym wspomnieć, może trochę prywaty w tym jest, ale o inicjatywie, która narodziła się w styczniu 2019 roku, czyli o Instytucie Bronisława Ślubowskiego, stowarzyszeniu części Radzyńskiego Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Nauki i Kultury Libra, który stworzył portal, którego mam przyjemność być naczelnym, zaprosił autorów, poetów, fotografików, artystów wszelkiej maści do wspólnego projektu. I tutaj odpowiadając na jeden ze zgryźliwych komentarzy na forum, nie jest to bynajmniej kółko wzajemnej adoracji. Nawet gdyby było, to nic złego. Ale jeśli przez przekroczyłem amplitudę. Blisko niecały rok potrafiliśmy w jednym wspólnym dziele zgromadzić ludzi z okolic Siedlec, Radomia, Radzynia, Warszawy i tak dalej, i tak dalej, Szczecina, Wielunia i tak dalej. To znaczy, że jakieś możliwości są, że zebrali się twórczy ludzie, którzy chcą społecznie coś robić i myślę, że takie inicjatywy są warte podkreślenia. Fajnym i takim bardzo sympatycznym podsumowaniem roku jest wydany przez nas po przerwie Kozi Rynek. I jak długiej przerwie? Trzyletniej. Nowi autorzy, nowe nazwiska, wiersze, które mają wartość, artyści, którzy mają coś do powiedzenia i warto na takie inicjatywy patrzeć przychylnie. Cykliczne spotkania u hrabiego i, że tak powiem, nie chwaląc się, można powiedzieć, że to nie są nasze ostatnie słowa. Także ten rok ja też zapamiętam jako taki też czas bardzo twórczy, bardzo intensywny, także... Dla kultury wyższej. Tak, ale też przystępnej dla każdego zwykłego zjadacza chleba. To nie jest tak, że jak się spotykamy często z panem Mirkiem Piasko i mówi, że oj, ten wasz portal jest jakiś taki trudny i zamknięty. Mówię, nie, panie Mirku, no to są rzeczy może, z którymi nie zawsze stykamy się jakby tak codziennie, ale warto się w to wgryźć, nie trzeba się tego bać. To jest twórczość, która jest przystępna. To są ludzie, którzy nie bujają w obłokach i nie mówią o jakichś rzeczach zupełnie oderwanych od rzeczywistości. To są ludzie stąd, a jeśli nawet nie są stąd, to o podobnej wrażliwości, o podobnym spojrzeniu na świat i fajnie, że w czymś takim funkcjonujemy. A teraz krótki komunikat. Czy wersja papierowa Koziego Rynku jest jeszcze dostępna? Jeżeli tak, to gdzie? Niewiele wydaliśmy, ale trochę egzemplarzy jest w księgarni pana Zaborka i w księgarni pana Marcina Krasuckiego. Zapraszamy. Czyli Hermes Zaborek. Tak, zapraszamy. Tam można kupić Kozi Rynek. Myślę, że wielu ludzi się dziwi, nie? O co chodzi w tym portalu, nie? Że tam jakieś wiersze drukują, jakieś opowiadania, jakieś historie, kiedy się okaże, o co im naprawdę chodzi. No właśnie już się okazało. To jest grupa ludzi, którzy nie stawiają sobie za cel, żeby mieć 8 milionów wejść dziennie, tylko
tylko adresują swoją ofertę do jakiejś grupy, mówiąc krótko, intelektualistów, prawda, ale nie zamykają się na innych. Zenon Przesmycki, Radzyniak, bądź co bądź, który tworzył Chimerę, też przecież nie tworzył jej dla wszystkich i po tylu latach wciąż się o niej pamięta. My takich ambicji nie mamy, natomiast robiliśmy to od 2007 roku, bo Kozirynek jako pismo ukazuje się od tego roku, czyli już 12 lat, z bardzo ograniczoną pomocą samorządu lokalnego albo z żadną, i nie oglądamy się na nią i będziemy swoje robić dalej. Chcemy jednakowoż, żeby portal Kozirynek Online był bliższy problemom codzienności od 1 stycznia, żeby było więcej tekstów lokalnych, felietonów, tekstów autorskich, nie tylko poezji i prozy. Super. No to co, to mamy koniec roku, zbliżający się wielkimi krokami. Może tym miłym akcentem Koziego Rynku zakończymy dzisiejszą dyskusję. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze tuż przed nowym rokiem i będziemy mogli zrobić sobie takie większe podsumowanie w większym gronie, a tymczasem zachęcamy do odwiedzania portalu Kozirynek Online oraz oczywiście naszego kociego radia Radzyń. Pozdrawiam, Paweł Kot oraz moi zaproszeni goście Adam Świć, Jakub Chapka, Arek Strajk. Dziękujemy, do usłyszenia.